Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie standardowo Nexu przestrzył na Instagramie za każdego followa. Postaram się oddzięczyć lajkiem pod waszym zdjęciem oraz możecie strzelić łapkę w górę, jeżeli obejrzycie ten film. No i strzelcie też dzwoneczek obok subskrypcji, ponieważ YouTube strasznie ucina zasięgi, a dzięki dzwoneczkowi nie ominie ciebie żaden film. Także co, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwsze tajemnicze nagranie zostało zarejestrowane w 2018 roku w Japonii. YouTuber oraz paranormalny badacz 40Wall twierdzi, że nagranie trafiło do niego z rąk anonimowej osoby. Także nie wiedział w żaden sposób, czego może się spodziewać po odpaleniu nagrania. Po rozpoczęciu się filmu, jesteśmy świadkami spaceru nieznanej nam osoby po japońskim cmentarzu w środku nocy. Po chwili rozbiega się hałas, lecz jest to po prostu szczekanie psa, które po prostu przestraszyło anonimową postać. Głośne szczekanie psa jednak nie przeszkadzało badaczowi i kontynuował swoje śledztwo na cmentarzu. W międzyczasie słyszymy również inny głos w tle, coś jakby sapanie bądź nerwowe dyszenie. Sądząc po nagrobkach, możemy stwierdzić, że osoba znajduje się na cmentarzu tradycyjnym. Nagle widzimy, jak kamera gwałtownie kieruje się na dół, po czym nagranie się kończy. Jednak jeśli przyjrzymy się całemu filmowi, nieco dokładniej, możemy dostrzec na nim malutką rękę kościotrupa. Mała rączka wychodzi z dolnego rogu nagrobka i wygląda na to, że próbuje wyjść na zewnątrz grobu. Sądząc po wielkości rączki, można stwierdzić, że jest to ręka należąca do dziecka, ale czy jest to zjawisko paranormalne, czy po prostu dobrze zmontowany film? Jak zwykle ciężko stwierdzić z trzeciej osoby. A co ty sądzisz? Daj znać w komentarzu. Kolejne nagranie pochodzi sprzed 6 lat, czyli z 2014 roku i zostało nagrane przez przyjaciela Matta Westa. Matt postanowił udostępnić te przerażające nagranie na YouTube, które jak potem się dowiadujemy, zostało zarejestrowane w Teksasie. Mężczyźni twierdzą, że dom przedstawiony na filmie został nawiedzony przez ducha mężczyzny, który mieszkał w nim 40 lat temu. Zmarły mężczyzna żył na wózku inwalidzkim, co było przyczyną jego śmierci. Okazuje się, że facet nieszczęśliwie wpadł wózkiem inwalidzkim do basenu, po czym utonął. Od czasu tego tragicznego zajścia wiele osób przewijało się przez dom, w którym zginął niepełnosprawny mężczyzna. Wiele osób twierdzi również, że widziało ducha zmarłego, który jeździ wózkiem wokół opuszczonego domu. Wracając konkretnie do filmu, przyjaciel Matta postanowi zremontować dom, w którym mieszkał niepełnosprawny, ale całą swoją pracę postanowi zarejestrować na kamerze. Nagrał on również stan domu przed remontem, aby mieć porównanie do swojej pracy. Po wszystkim, kiedy mężczyzna postanawia obejrzeć nagranie swojej ciężkiej pracy, doznaje ogromnego szoku przez to, co właśnie zobaczył. Na nagraniu w wejściu do jednego z pomieszczeń możemy zauważyć postać, która porusza się centralnie naprzeciw mężczyzny. Z jakiegoś jednak powodu mężczyzna nie widzi poruszającej się przed nim postaci i po prostu kontynuuje nagrywanie domu. Po chwili, kiedy mężczyzna się obraca, możemy zaobserwować postać siedzącą na wózku inwalidzkim. Czy naprawdę jest to mężczyzna, który zginął przed laty poprzez utonięcie? Bądź kto lub co to tak naprawdę jest? Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Jakim cudem przyjaciel Matta nie zauważył postaci na wózku, będącej dosłownie za jego plecami? W tej chwili jestem naprawdę zdezorientowany, a jakie jest twoje zdanie na ten temat? Na kanale Michio FL Chan Brandon Benson wraz ze swoimi przyjaciółmi odwiedzał opuszczone i nawiedzone miejsca. Tym razem postanowił udać się do szkoły poprawczej dla chłopców w Anglii, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Szkołę otworzono w 1857 roku i początkowo była przeznaczona dla wszystkich dzieci. Trafiały do niej dzieci bardzo często z ulicy, które popełniały wiele mniejszych bądź większych zbrodni. Choć w dużej mierze przestępstwa, które popełniały dzieci, nie były niczym szczególnym, bardzo często do szkoły trafiali chłopcy, którzy żebrali o jedzenie na ulicy. Następnie służyli jako tania siła robocza. Byli nieustannie zmuszani do ciężkiej pracy w niełatwych warunkach. Obecnie cały budynek jest opuszczony od ponad 30 lat. Po Anglii chodzi lokalna legenda, według której szkoła jest nawiedzona przez dusze chłopców, które cierpiały tam przez długi czas. Dlatego też właśnie Brandon ze swoimi przyjaciółmi postanowił zwiedzić ten nawiedzony obiekt, po czym opublikował film na YouTubie. Tak naprawdę podczas samego nagrywania nie odkryli nic ciekawego. Przerażające zrobiło się dopiero wtedy, kiedy chłopak opublikował już film.
Okazało się, że poza młodymi chłopakami w budynku był ktoś jeszcze. Ktoś, kto mimo tego, że znajdował się tak blisko nastolatków, nie został przez nich zauważony. Przyjaciele zauważyli tajemniczą postać dopiero po wstawieniu materiału na kanał. Dopiero wtedy popadli w niepokój. Zaczął towarzyszyć im stres. Tajemnicza, przerażająca postać wpatruje się w chłopców z jednej ze starych, opuszczonych klas. Brandon twierdzi, że nie ma żadnego wyjaśnienia, które wyjaśniałoby znajdowanie się tam owej przyglądającej im się postaci. Moim zdaniem mógł to być po prostu jeden z podstawionych znajomych młodego youtubera, który miał się przyczynić do zdobycia zasięgów na platformie. Choć nie wykluczam tutaj również zjawiska paranormalnego. Cały budynek, jakby nie patrzeć, ma wokół siebie dość nieprzyjemną i straszną otoczkę, która być może przyczyniła się do tego, że zamieszkiwała tam jakaś cierpiąca dusza. A co wy sądzicie? Dajcie znać pod filmem. Kolejne nagranie pochodzi z TikToka. Jego użytkownik twierdzi, że w jego domu jest duch, który od ostatnich dni nie daje mu spokoju. Niszczy meble, włącza światło i muzykę. Nie daje mu spokojnie spać. Mężczyzna twierdzi, że widzi cień, którego nie potrafi zidentyfikować. Na początku nagrania widzimy tajemniczą mgłę, ugryzienie oraz drzwi, które same się otwierają. Na tę chwilę mogę wam jedynie powiedzieć, że potem będzie coraz gorzej. Po chwili widzimy wychylającą się postać przerażającej dziewczynki o czarnych włosach, po czym drzwi gwałtownie się zamykają. Czy jest to postać ducha bądź zjawy? Kto to wie? Franco twierdzi, że duch nie daje mu spokoju, po czym widzimy słuchawkę od prysznica, która sama się włącza i zaczyna lecieć z niej woda. Na następnym klipie zaś ujawnia się nam jakaś postać, lecz przez błyski światła ciężko stwierdzić, co tak naprawdę jest. Można przypuszczać, że duch bawi się TikTokerem lub po prostu chce go przepędzić z domu. Jednej nocy Franco był sam w domu i leżał już w łóżku. Nagle z niewyjaśnionych przyczyn zapaliło się światło na piętrze niżej. Gdy mężczyzna podchodzi do schodów, możemy również usłyszeć grającą na dole muzykę. Gdy Franco wchodzi na schody, muzyka momentalnie gaśnie, a w łazience za jego plecami zapala się światło. Po sprawdzeniu jej, okazuje się, że jest kompletnie pusta, lecz po chwili znów możemy usłyszeć muzykę dobiegającą z pokoju niżej. I znowu, kiedy Franco znajduje się na schodach, muzyka natychmiastowo się wyłącza, a drzwi od łazienki gwałtownie się zamykają. Po chwili słyszymy dziewczęcy głos, który nie wiadomo skąd pochodzi. Kobieta mówi do Franka, aby nie schodził na dół. Przerażony TikToker od razu wraca do swojego pokoju. Następnej nocy dzieje się coś również przerażającego, jak poprzedniej. Zaczyna się od tego, że jakaś nieznana siła uderza w żyrandol, znajdujący się na suficie, po czym zamykają się drzwi od pokoju. Przerażony Frank wychodzi z pokoju na schody, lecz nikogo ani niczego tam nie widzi. Po chwili jednak znowuż to odzywa się do niego ten sam kobiecy głos, mówiąc mu, żeby się wynosił. Po tym chłopak wraca do pokoju, lecz wtedy okazuje się, że na jego łóżku siedzi jakaś kobieta. Wszystko to jest jednak widoczne tylko w zwolnionym tempie i w przybliżeniu. Kiedy chłopak wchodzi do pokoju i kieruje kamerę na łóżko, możemy zauważyć postać, lecz kiedy kamera wraca, postać natychmiastowo znika. Franco nawet nie wiedział, że udało mu się wykryć ducha. Dopiero po wrzuceniu wideo na platformę okazało się, że na nagraniu poza nim jest ktoś jeszcze. Jak myślicie, czy mężczyzna naprawdę nawiedził duch i uprzykrza mu życie? Czy to wszystko to po prostu gra aktorska i dobrze obrobiony film? Następne nagranie pochodzi z kanału Mean Street TV. Na samym początku jesteśmy świadkami rozmowy z kobietą, która stwierdza, że w jej domu dzieje się coś złego. Coś nawiedza jej dom. Kobieta twierdzi, że nocą słyszy dźwięki pazurów, które drapią nieustannie po drzwiach, a także kroki kogoś lub czegoś, które rozbiegają się po całym domu. Kobieta zaprasza do mieszkania mężczyzn, aby wyjaśnili tę całą sprawę. Ściany i drzwi w domu pokryte są ogromną ilością wielkich i głębokich śladów zadrapań. Dodatkowo udaje się nam dowiedzieć, że kobieta nie posiada żadnych zwierząt. Po tych słowach, cała ta sytuacja staje się jeszcze bardziej niepokojąca. Po krótkim czasie mężczyźni rozpoczynają swoje dochodzenie w tej sprawie. Znajdują się na dolnym piętrze budynku, komunikując się w międzyczasie z siłami paranormalnymi. Na początku wszystko idzie dobrze, lecz po chwili coś wykręca ramię jednego z mężczyzn, po czym upuszcza on urządzenia i mało co nie upada.
po tym wydarzeniu wiedzieli, że to coś nie chce, aby mieszali się w nie swoje sprawy. Po wszystkim schodzą do piwnicy, gdzie znajdują trzy wyróżniające się na tle innych oraz poluzowane cegły. Okazuje się, że za cegłami znajduje się niewielka przestrzeń, w której jest coś o niezwykle śmierdzącym zapachu. Jest to coś, co prawdopodobnie gnije. Możemy zauważyć również latające przy tym czymś muchy, co tylko potwierdza moją tezę. W dalszej części nagrania mężczyźni postanawiają skontaktować się z tajemniczym zjawiskiem poprzez Spirit Boxa. Chcą tym samym zadać mu kilka pytań, które być może pozwolą im rozwiązać tę sprawę. Po zadaniu pierwszego pytania na temat tego, co znajduje się za cegłami, duch odpowiada, że jest to dziecko, po czym dodaje, że jest to dziecko dla duszy. Mężczyzna przesiadujący w międzyczasie w Spirit Boxie wyjawia, że kiedy padła odpowiedź na te pytanie, jego żołądek automatycznie przywrócił się na drugą stronę. Po tym zajściu zespół postanowił zrobić sobie chwilę przerwy i poszli spać. Jednak podczas spania coś ich obudziło. Twierdzą, że brzmiało to jakby wielka, burząca kula uderzyła o dach. Natychmiastowo się obudzili, a ich serca waliły jak młoty. Gdy wyszli na dwór, aby przyjrzeć się całej sytuacji z zewnątrz, okazało się, że na górze słychać kroki, po czym nagle z niewyjaśnionych przyczyn na poddaszu otworzyło się okno, które można było otworzyć tylko i wyłącznie od wewnątrz. Gdy wrócili do środka z zamiarem wejścia na poddasze, okazało się, że okno stało wręcz wykopane z zawiasów i wyrzucone na schody. Lecz to, co stało się później, jest o wiele gorsze. Mężczyźni skontaktowali się z duszą, która powiedziała, że okno to jest prawka, a po chwili dodała, że pragnie krwi i zaczęła się złowieszczo śmiać. Ostatecznie mężczyźni stwierdzili, że po prostu muszą się stąd wynosić. Co sądzicie o tym zajściu? Moim zdaniem jest naprawdę przerażające. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach na dole. I did it. I did it. She said I did it clear.